Awe, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Krika, to jest Hearts of Iron 4 na modyfikacji Kaizera i gramy naszą oczywiście ukochaną Rosją. I spytacie się, dlaczego znowu mamy rok 36, przecież był 37. Mieliśmy koniec wojny domowej, Finlandia nam zagarnęła część tych terytoriów, dlaczego mamy rok 36 znowu z powrotem, dlaczego? Ano dlatego, że wyszedł nowy patch i niestety ten stary save mi się crashował, poprowadzali jakieś zmiany. I myślałem sobie spokojnie, poprowadzali sobie zmiany, mieliśmy tylko rok rozgrywki, to sobie nadgonię, mniej więcej powtórzę te same ruchy. I będziemy kontynuować na tą serię mniej więcej w tym samym momencie, gdzie zakończyliśmy. Niestety wprowadzili dość istotne zmiany, o których się być może za chwilę dowiemy, ponieważ to zmienia całkowicie układ sił wojny domowej w Rosji. Głównie chodzi o tą Syberię, ale zaraz do tego dojdziemy. Dobra, na razie mamy początek rewolucji, czyli mamy komunistów, którzy nam się buntują. Ja już tutaj sobie profilaktycznie armię rozstawiłem, bo mniej więcej wiem, co się stanie w tej linii odwrotu. Im dałem, żeby po prostu stały, żeby szybko można było otworzyć linię frontu na granicy z komunistami. Wybieramy mniej więcej i będę robił te same ruchy co wtedy, jeżeli chodzi o te eventy, co już były. Czyli bierzemy po prostu, że nie godzimy się na żadne tutaj traktaty z komunistami, jest jedna niepodważalna władza w Rosji, to my nią jesteśmy. No super, dobra. Może zmniejszmy na trójeczkę, bo teraz dużo się będzie działo. Wykorzystajmy nasze mega super przygotowane dywizje. Usuńmy wam linię odwrotu, stwórzmy wam linię frontu w tym momencie, w tym miejscu. Tu jest nasz kochany Żukow, który będzie puszował mniej więcej w stronę Piotrogrodu. Okej, okay, agresywny push tak samo. Poproszę również ciebie, usuń sobie linię odwrotu, stwórz sobie linię frontu w tym miejscu. No i puszuj powiedzmy do tego miejsca. No i zajebiście, również agresywny push, bo mamy przeważające siły, mamy więcej dywizji. Oczywiście jest ten sam problem z zaopatrzeniem, bo niektóre tylko dywizje są wyposażone w jakieś tam... Aha, bo to jest tak podzielona linia frontu. Dobra, powiedzcie, że będziecie tutaj siedzieć. Usuńmy wam tą linię frontu, znaczy linię odwrotu. Zrobimy wam linię ofensywy, powiedzmy, w tym miejscu. No i do tego rozkazu przystąpić. Dobra, trzymajmy rozgrywkę. Mamy ten sam rząd, wybrałem tego samego kolesia, więcej postanowiłem wykonać te same ruchy, tak jak wcześniej mówiłem. Tak samo zmieniłem przewodniczącego naszego gabinetu, czyli mamy Denkina, nie tego, co jest po stałej wersji. Mamy te same duchy narodowe, więcej co w tym samym czasie mieliśmy. Chyba tam u nas wybuchła wcześniej ta rewolucja, tam był chyba maj czy coś takiego. Ale nie jestem pewien. Dobra, tak czy siak na razie wyglądał mniej więcej tak samo, jeżeli chodzi o poprzednią naszą rozgrywkę, ale do czasu. Dobra, na razie na czwóreczkę, bo jeszcze wojna nie wybuchła, musimy się przygotować. Aha, tobie również rzucimy agresywny push, żebyś był gotowy. Wy raczej powinniście mieć więcej dywizji. Tak, macie 22 dywizje, czyli chyba tyle, ile mieliście za poprzednim razem. Dobra, mamy początek drugiej wojny domowej w Rosji. Jak dobrze pamiętamy, w tej rzeczywistości pierwsza wojna domowa zakończyła się zwycięstwem białych, bo Niemcy im pomogli. Dobra, super, zajebiście. Jesteśmy na wojnie. Ha, nasze skrzydła lotnicze. Samoloty niech latają na tym odcinku frontu. Operacje zrównoważone. No i zajebiście. Pływamy, latamy, niszczymy wszystko, co jest. Okej, okay, druga wojna domowa w Rosji, zajebiście, możemy szybko pokonać komunistów. Czy wy atakujecie, panowie? Tak, wy atakujecie. No i właśnie tu jest problem, bo teraz nam się uwalnia ta przeklęta Syberia. Możemy jej przyznać autonomię, albo możemy walczyć z Syberią. No dobra, my wtedy wybraliśmy, że walczymy z tą Syberią, nie dajemy jej żadnej autonomii. Więc wybieramy z powrotem ten evencik. Na razie jest tak samo, wszystko wygląda zajebiście słodko. No dobra, no tak, tak wiemy, dostajemy 100% 100 siły politycznej. Syberia nam się uwolniła, ona jeszcze nie jest z nami w trakcie wojny. Ona tam chwilę poczeka. Dostajemy wsparcie od Francuzów, dwie kolejne dywizje, zajebiście. Możesz nam wrzucić tutaj do tej armii, niech one tutaj sobie ładnie puszują. My miażdżymy komunistów, oni mają zbyt, no właśnie, ich nawet nie stać, żeby... o, wsparcie od szkopów, fajnie, nawet ich nie stać, żeby cała linia frontu była pokryta przez ich żołnierzy. Kolejne wsparcie od Kanadyjczyków, to są już 5 kolejnych dywizji, a Kanadyjczycy to tacy Brytyjczycy w tej modyfikacji. Ponieważ, jak dobrze wiemy, w Wielkiej Brytanii wybuchł bunt anarchistów, tutaj mamy teraz władzę anarchistów, natomiast ta władza królewska uciekła do Kanady. Tam chyba teraz rządzi George, czy kto tam teraz jest? Edward VIII. No dobra, niech będzie. Fajnie było zmusić ich do kapitulacji, zanim nam Syberia wypowie wojnę. To było na pewno wskazane. Dobra, tu widzę, że jakiś kociołek powstał. Dobra, na razie żadnego problemu nie ma. No i tu się pojawia kolejny event, pierwszy event, którego wcześniej nie było, a to znaczy agresja kozaków. Kozacy to jest to coś, to jest ten Don Cuban Union. No i to jest problem, bo teraz możemy... Oni, wykorzystując moment, że mamy dość kiepską sytuację, żądają tych trzech prowincji. Tak, możemy oddać te trzy prowincje i zostają nas w spokoju.
I teraz zastanówmy się, co my chcemy zrobić. Oni mają tych dywizji 8. Możemy im to oddać. Tracimy 200 siły polityczne oraz 3 prowincje. W tej prowincji jest jedna fabryka wojskowa. Żadnych surowców. Tu nie jest pusto, nic dosłownie nie ma. A tu są 2 cywilniaki. No i poza tym będziemy tracić manpowera, bo to jest dość sporo manpowera w tych prowincji do wzięcia. Oczywiście możemy im powiedzieć wojnę i chyba to zrobimy. Myślę, że jak tylko pozbędziemy się tego kociołka, co powinno nastąpić lada dzień, o właśnie, weźmiemy te kilka tych dywizji, powiedzmy kilka tych dywizji, wrzucimy do nowej armii, damy wam jakiegoś sensownego generała, na przykład Wasyliwa Czukowa, wrzucimy was na linię frontu, no i będziemy chyba z wami się troszeczkę napierdzielać. Myślę, że to jest dobry pomysł. Fajnie było, jakbyście podeszli pod tą linię frontu. Halo, towarzysze, bracia, koledzy. Tutaj zapraszam. I myślę, że możemy im wypowiedzieć wojnę, żeby nie było tak samo jak z tym eventem z Finlandią, że za długo wisiał w powietrzu i po prostu nam przepadł i wybrała się pierwsza opcja. Dobra, wypowiadamy im wojnę, tak, jesteśmy w trakcie wojny z nimi. My teraz tutaj podążamy na linię frontu. Wcześniej tego eventu nie było. Gdyby ten patch się wtedy nie crashował, znaczy po wprowadzeniu nowej wersji, no to bym sobie grał i miałbym wojnę domową załatwioną, a tak to niestety mamy utrudnioną sytuację, ale jest ciekawsze, bo wtedy ta wojna domowa dość szybko nam się udała, dało nam się ją wygrać. Okej, teraz tutaj w tych 4 opcji to są doktryny, jaką wybieramy. Wtedy wybraliśmy plan wielkiej bitwy i zrobimy teraz to samo dosłownie, żeby mniej więcej powtórzyć wszystkie ruchy, jakie mieliśmy poprzednim razem. Dobra, myślę, że te dywizje z tego kociołka również mogą dołączyć do tej, tu już będzie za dużo, o 3 dywizje, fuck. To ta jedna dywizja, te 3 dywizje mogą wrócić tutaj, te natomiast dołączą do tego, żeby jak najszybciej pozbyć się tych kozaków. To będzie dość przydatne. Oni widzę, że mają troszeczkę lepsze dywizje, znaczy dużo lepsze, ale masą powinniśmy dać radę. Zaraz pozbędziemy się komunistów, to kolejne dywizje nam się uwolnią. Tu widzę, że powstały jakieś pakieciki. Tą prowincję na razie można olać. Najważniejsze to zająć Piotrogród oraz Moskwę, do której powolutku się zbliżamy. Dajmy jedną dywizję, choć tutaj tą jedną dywizję. Dobra, wy się już tutaj przemieszczacie zajebiście. Nie wiem, czemu wy nie wykorzystujecie takich prowincji pustych. Od razu tutaj wchodził, o właśnie, jak w masło. 15 dywizji atakuje jedną dywizję, okej, logiczne. Jedną dywizję możesz zostawić i udać się do tej prowincji. No i to wygląda sympatycznie, czyli tutaj są odcięci, nie mamy zaopatrzenia, doświadczenia, armii nam zajebiście szybko rośnie, to jest fajne. Czy wytrzymacie linię frontu? Nie musicie zbytnio puszować, ale no, jak już tutaj nikogo nie ma, to już możecie wchodzić. No, ludzie, szanujmy się, naprawdę. Gdyby oni mieli więcej, nie wiem, nawet tak 30 dywizji, no to już wtedy mógł się zastanawiać, czy oddawać im te prowincje, ale jeżeli mają tylko 8 dywizji, no to co oni mogą nam zrobić, no naprawdę. Tu jeszcze jedna kawaleryjska dywizja nam się udało ją odciąć, tylko tutaj. No i właśnie Syberia wypowiada nam wojnę. Nie byłoby w tym nic trudnego, gdyby nie to, że... Halo? Powinien jeszcze wyskoczyć evencik, że Japonia wspiera Syberię. Nie wiem czemu, za poprzednim razem jak to robiłem, właśnie Japonia gwarantowała Syberii niepodległość i wymusiła na nas... Okej, wojna domowa na Ukrainie. Ale poprzednim razem, jak sobie to robiłem na tym nowym patchu, no to Japonia... Tak, tracimy ducha narodowego, jeżeli chodzi o strajk generalny. To Japonia wsparła Syberię i zażądała zawieszenia broni, że albo zgodzimy się na niepodległość Syberii, albo będziemy mieli z nią wojnę. I tutaj teraz tego nie ma. Ja właśnie... dobra, dziwna rzecz. Czy Japonia ma to w duchach narodowych? Znaczy w celach narodowych? Nie, oni teraz mają jakąś doktrynę przewagi ogniowej. Dziwne. No, bo właśnie wtedy był ten problem, że Japonia wsparła Syberię i gdyby nie to, to by było nawet w porządku, ale... No dobra, no samą Syberię to my sobie pokonamy, no bo to nie ma żadnego problemu, to są 22 dywizje. Problem był z Japonią, bo miała 64 dywizje, no i to był problem, że jakby tutaj podrzucili. Znaczy, zanim oni byli przetransport... Aha, jeszcze oni mieli papety, więc to co innego. A poza tym, no to myślę, że byłby problem, ale jeżeli nie ma Japonii w tej wojnie, no to... No to, że tak powiem, dużo łatwiej będzie. I to o wiele. A wiele, no bo teraz już widzę, że podchodzimy pod Moskwę, czyli robimy mniej więcej to samo, co wtedy, goddammit, człowieku, pusta prowincja na przedmieściach Moskwy, a ty stoisz się zastanawiając, co zrobić ze swoim życiem. Nie rozumiem tych ludzi czasem. Ty chodź tutaj, jeżeli on wbija się do tej prowincji, ty możesz się udać tutaj, ty możesz iść tutaj, może uda nam się złapać kolejną jednostkę serdecznego pakiecika. Okej, właśnie zajęliśmy Moskwę, 3 dywizje zostały odcięte, no i to, co uwielbiam najbardziej, czyli po prostu wchodzimy, o właśnie zostały zniszczone doszczętnie, no i zajebiście, jak ci kozacy radzą sobie ze swoim życiem.
No powiedziałbym, że tak 2 na 10, chociaż tu sporo dywizji, tu jeszcze kawaleryjska się broni, ale jak nie odbiją tego kociołka, w co raczej wątpię, bo to jest za dużo naszych, no to powinno być ładnie. Czemu nie puszujecie? Panowie, puszować, puszować. W takich prowincjach trzeba puszować, nie ma nad czym się zastanawiać, trzeba wykorzystywać każdą okazję, wy również możecie wspomóc i zaraz im zaopatrzenie zacznie schodzić, to powinno nam pomóc. Okej, ty możesz chodzić tutaj pod rzekę, powolutku. Tutaj na południu dość wolno puszujemy, na północy właśnie się te dwie armie połączyły. Zajebiście, tą jedną prowincję zostawimy, ale mnie denerwuje ten czerwony kolor, ale niech już im będzie. Wam moglibyśmy nową linię ofensywy narysować. No właśnie, że jak skończycie dany rozkaz, to możecie puszować tutaj. Aha, nie przydzieliłem was, no to możecie puszować. No i zajebiście. O, widzę, że południe dość mocno otrzymałem, sporo dywizji, ale środek i północ to ludzie, no naprawdę, szanujmy się. Po co wam ta rewolucja? Na cholerę. Przecież normalnie was, nic was nie dostanie. Kamyczek na kamyczku. Dobra, wy sobie tutaj powolutku chyba puszujecie, tak? Czy w ogóle coś ruszyliście swoje dywizje, czy stoicie? Aha, stoicie. Mamy wojnę, ale nie atakujecie. No dobra. Ja bym wykorzystał ten, to jest jedyny moment, kiedy macie przewagę, bo zaraz tam podejdę dywizjami i nic o was nie zostanie. Naprawdę, zaufajcie mi. Naprawdę. Okej, tu dwie dywizje, tu trzy dywizje się jeszcze bronią. No i to by było chyba na tyle. Możemy wysłać jedną dywizję, żeby zajęła ich stolicę. To powinno ułatwić. Koniec amerykańskiej demokracji. Tak, ten węcik znamy. Gdzieś jest problem z zaopatrzeniem. Gdzie tuż? Tutaj. Pewnie sporo dywizji się kotuje w jednym miejscu. Cała infrastruktura i tak dalej. Okej, wy tutaj puszujecie. Jak już ten koleś to atakuje, to pomóżcie mu, ludzie, bądźcie poważni. Zostawiacie jedną dywizję, żeby sobie walczyła, a reszta stoi. Dobra, chodź tutaj tą dywizją. No i zajebiście, dobra, zrobiliśmy pierwszą część naszej reformy armii. Teraz możemy zrobić sobie modernizację naszej armii, zajebiście. Okej, ty możesz w sumie wbić się tutaj. To było nawet wskazane. Tutaj jedną dywizją chodzisz, tutaj tu cztery dywizji milicji zostały odcięte, zajebiście. Nie musisz puszować go tutaj, ale możesz udać się w tę stronę, okej. No i zajebiście. Ty chodź tutaj. Ty nie atakuj ich, ale możesz ich powoli zachodzić od drugiej strony. Wy moglibyście zająć Piotrogród, bo tu nikogo się nie broni. Tak, i wtedy ja oddałem Finlandii ten Lapland i chyba zrobimy teraz to samo. Znaczy, no teraz już wiem, że mógłbym sobie bez problemu poradzić z Finlandią, ale na razie będziemy powtarzać te same ruchy co wtedy. Tak samo im oddamy tą prowincję, Murmańsk. Tak jak samo jak poprzednim razem im to oddaliśmy. Okej, kolejna dywizja została odcięta, zajebiście. No i co, no i wystarczy nam zająć Piotrogród i raczej wojna będzie zakończona z komunistami. Powinni skapitulować. Okej, dobra, mamy wojnę domową w Stanach Zjednoczonych, była kolejna wojna secesyjna. Na razie południowcy się odłączyli. Zaraz powinna północ syndykalistyczna oraz te jakieś Pacific Union, coś tam. O, właśnie, mamy. Mamy syndykalistów na północy. Oraz Pacific Union powinien się odłączyć, czy jak to tam się nazywało. Podchodzimy. Odcięli mnie? Nie odcięli. Weźcie, poszerzcie to, bo się boję, że zaraz nas odetną. No, czekaj, zajęliśmy ich stolicę. Tak, oddajemy im Murmańsk, niestety oddajemy im Murmańsk, no bo tak samo mówię, powtarzamy te ruchy, potem oczywiście to odbijemy. Właśnie, druga wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych, no trudno bywa. Oni cały czas się łudzą, że odbiją swoją stolicę, to jest no doprawdy słodkie. Okej, powstanie syndykalistów w Manili, chodźcie może od tej strony. Zajebiście, no i mamy, Sowieci skapitulowały, zabierz wszystkie state'y. Okej, widzę, że nie chcą nam oddać za jednym razem. Dobra, pas. Więc turn done skończony, zajebiście. Czyli to mamy z głowy. Teraz tak, poproszę ciebie, poproszę linię frontu tutaj. No i że tak powiem, puszujemy. Proszę również tutaj linię frontu bardziej na południu, żeby się skupić właśnie na samej stolicy. No i zajebiście, puszujemy. A ciebie możemy, nie wiem, wrzucić gdzieś tutaj na środek. Też puszuj w kierunku stolicy, bo to jest najważniejsze. No i zajebiście, zapraszam do wykonania rozkazu. Oni chyba skapitulują dopiero wtedy. Oj, właśnie Pacific się odłączył. Wolne fabryki cywilne. No zajebiście, wrzuć mi kolejne cywilniaczki. Niech się buduje w Moskwie. Tutaj i tutaj, niech będzie. 7 cywilniaków pracujących. No to nie jest najlepszy wynik, ale zawsze coś. Oni chyba skapitulują dopiero wtedy. Tak, rząd powrócił do stolicy. Tak, przenieś stolicę do Moskwy. Oraz upadek bolszewizmu. O, zajebiście.
zajebiście, to mi się podoba. Moskwa naszą stolicą ponownie, wszystko powróciło mniej więcej do normy. Czy ta flota może się tu wycofać? Nie, no to niech płynie do tego portu, to jest jedynka, nie wiem czy się pomieścicie, ale niech będzie. Myślę, że to powinno na razie wam pomóc. No i co, wy nie chcecie aha, bo teraz tu macie stolicę, no dobra, pewnie macie tyle jedności narodowej, że wam na razie styknie. Ale troszeczkę się zmartwiłem, bo w sumie liczyłem, że ta Japonia wspomoże Syberię i będziemy mieli dość soczystą wojnę. A teraz to po prostu będziemy musieli ją znowu spuszczać. No to cóż, no myślę, że w kolejnym odcinku zobaczymy się, jak ja już zapuszuję tą Syberię. Znaczy, jak ona już będzie spuszczowana, bo to no, nic ciekawego nie będzie. Będziemy po prostu przebijać się prowincja po prowincji. Raczej wątpię, żeby... Może jeszcze nie puszujcie, poczekajcie, aż wszystkie dywizje dotrą na miejsce, bo tak puszować samemu to trochę ryzykownie, i niech wam się morale odnowią. Jeszcze nic nie... Straciliśmy 4000, a jeszcze nie walczyliśmy? What? Okej, okay, to nie wiem, o co chodzi. Troszeczkę się zawiodłem, że ta Japonia im nie pomogła. Naprawdę, liczyłem, że będziemy mieli wojnę z Japonią. Że sobie troszeczkę powalczymy. Okej, dobra, widzę, że kozacy z południa skapitulowali, zajebiście, to możemy sobie od razu odzyskać to, co Rosja straciła w wyniku I wojny światowej. No i zajebiście, to mi się podoba. Te armie mogą w sumie dołączyć do... czekajcie, do tego rozkazu. Don Cossacks are beaten, hooray, super, odzyskajemy nasze dawne kory. Zajebiście, dołącz do tej armii. Nie, nie do tej. Fuck, za dużo dywizji. To dołącz do tej armii. Nie do tej, halo, do tej. O, zajebiście. No i o to chodziło. Niech oni się przygotują sobie, wy już możecie puszować, to zapraszam do puszu. No i cóż, dziękuję wam za uwagę. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Myślę, że już będzie po wojnie ze Syberią, no bo tu nic ciekawego nie było. W sumie powtarzamy to samo. W sumie ten scenariusz od poprzedniego różnił się tylko tym, że ci kozacy od południa nas zaatakowali. Nie wiem, to Japonia chyba ma możliwość wyboru, czy ona wspiera tą Syberię, czy nie. Tym razem nie wsparła. Może tamtym razem też miała możliwość, a ja myślałem, że to wynika z nowego patcha do tej modyfikacji. No nie wiem, dobra. W każdym razie dziękuję za uwagę. Pamiętajcie o serdecznym... po serdecznej ocenie pod filmem. Komentarz też się przyda i cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się. Na razie.